Druga niedziela Wielkiego Postu, animacja zatytułowana Zdjęcia. Kto lubi oglądać zdjęcia? Chyba każdy z nas. A po co oglądamy zdjęcia? No po to, żeby przypomnieć sobie, jak wygląda ktoś, kogo dawno nie widzieliśmy. Kiedy na przykład wyjeżdżamy na wakacje, zabieramy zdjęcie mamy i taty ze sobą, żeby pamiętać o tym, jak oni wyglądają. A nasi rodzice, dziadkowie bardzo często noszą wasze zdjęcia w portfelach po to, żeby pamiętać, jak wyglądacie. My dzisiaj tutaj nie mamy zdjęć naszych rodziców, ale mamy naszą pamięć. Dlatego teraz zamykamy oczy i przypominamy sobie, jak wygląda mama i tata. Każdy już dobrze pamięta? Super! A teraz drugi raz zamykamy oczy i przypominamy sobie, jak wygląda Pan Jezus. Zastanawiacie się zapewne, dlaczego chciałam, abyście przypomnieli sobie, jak wygląda Pan Jezus. W Ewangelii o przemienieniu na górze Tabor Pan Jezus zabiera swoich umiłowanych uczniów ze sobą na górę, po to, aby oni się Jemu dobrze przyjrzeli, aby zapamiętali Go takim, jakim jest, bo wiedział, że niedługo wstąpi do nieba i nie będą Go już widzieli, a bardzo chciał, żeby mieli Go przed swoimi oczami, po to, aby potrafili wypełnić misję, do której ich powołał. Jak my dzisiaj możemy wpatrywać się w Jezusa? Możemy się wpatrywać w Eucharystii, podczas adoracji, podczas modlitwy. Ale teraz najważniejsze pytanie. Kto jest tym umiłowanym uczniem Jezusa, którego Jezus kocha najbardziej na świecie i przez którego chce pokazać siebie światu? I teraz bierzemy każde dziecko, prowadzimy je przed lustro, tak aby zobaczyło swoje oblicze.